Jeśli pewnego dnia na waszym samochodzie zawiśnie taka kłódka, zapewne będzie do niej dołączona karteczka z numerem telefonu. Numer ten należy do oszusta, który tylko czeka, aż zadzwonicie, aby powiedzieć wam, jak dokonać opłaty za zdjęcie kłódki. Po przekazaniu pieniędzy poda wam informację, gdzie znajduje się klucz. Zazwyczaj ukryty jest gdzieś w pobliżu samochodu. Oszust wie, że samodzielne usunięcie kłódki spowoduje uszkodzenie karoserii. Najlepsze, co można zrobić, to natychmiast wezwać policję. Oto kilka sztuczek wykorzystywanych przez złodziei samochodów, o których nie chcą, abyście wiedzieli. Najbardziej upodobali sobie starsze auta i od dziesięcioleci wiedzą, jak się do nich dostać. Wiedzą, że w takich pojazdach nie ma alarmów, urządzeń namierzających, a szyby otwierane są za pomocą ręcznych mechanizmów. Na samą myśl o tak łatwym celu cieknie im ślinka. Ponad 20-letnie samochody spełniają wszystkie te kryteria. Możecie pomyśleć, że wasz samochód jest tak stary, że nie jest wiele wart, ale złodziejom chodzi głównie o części. Części w starych samochodach są warte o wiele więcej, niż mogłoby się wydawać, a dostarczenie ich do kupca gwarantuje, że gra jest warta świeczki. Prostym sposobem na zabezpieczenie starszego samochodu przed kradzieżą jest założenie blokady na kierownicę. Jej widok odstraszy każdego podejrzanego typa. Złodzieja czasami nie przyciąga sam samochód, ale to, co się w nim znajduje, iPad lub inne urządzenia elektroniczne pozostawione na widoku, są łatwym łupem. Roztrzaskanie szyby nie stanowi problemu. Sprzęt za kilka tysięcy złotych, za kilka sekund pracy? Brzmi kusząco. Pamiętajcie, aby schować cenne przedmioty w jednym ze schowków, kiedy zamierzacie dopuścić pojazd. Statystycznie 1 na 6 właścicieli samochodów zamieszkujących bezpieczne dzielnice przechowuje zapasowy kluczyk w swoim pojeździe. Niektórzy uważają, że to sprytne, bo pozwala zaoszczędzić czas w przypadku pozostawienia głównego klucza w domu. Złodzieje regularnie przechadzają się nocą po takich dzielnicach, sprawdzając każdy samochód. Pilnujcie swoich kluczy. Parkingi publiczne mogą rozciągać się na dużych obszarach i one również są kopalnią złota dla tych, którzy czają się na ich obrzeżach, obserwując samochody stojące najdalej od kamer bezpieczeństwa. Na tych ogromnych parkingach zazwyczaj brakuje porządnej ochrony. Postarajcie się więc znaleźć dobre miejsce, na przykład w pobliżu sklepu. Istnieją sposoby zaparkowania samochodu, które utrudnią jego odholowanie lub odjechanie. Zaparkujcie przodem, upewniając się, że w pobliżu znajduje się jakaś przeszkoda, na przykład latarnia lub barierka. Jeśli parkujecie na ulicy, skierujcie koła w stronę krawężnika. Zablokuje to kierownicę i utrudni kradzież samochodu. Wiecie, że złodzieje samochodów tworzą społeczności? Każdy złodziej specjalizuje się w danej marce lub typie samochodu i za odpowiednią cenę wymienia się informacjami z innymi. Jeśli doświadczenie złodzieja jest za małe, aby dostać się do jakiegoś auta, wie, gdzie uderzyć, aby poszerzyć swoją wiedzę. Samochody z alarmami doskonale odstraszają złodziei. Jeśli twoje auto jest nieco przestarzałe, umieść na nim fałszywą naklejkę. To powinno wystarczyć, aby zniechęcić potencjalnego złodzieja, który pobieżnie przejrzy asortyment, jaki ma do dyspozycji. Większość ludzi jest przekonana, że nowszy samochód jest bezpieczniejszy, a do jego ochrony wykorzystuje się przełomowe technologie. Jednak złodzieje również idą z duchem czasu. Systemy bezkluczykowe umożliwiają otworzenie i uruchomienie pojazdu, kiedy kluczyk lub smartfon znajdują się w pobliżu. Złodzieje używają bezprzewodowych urządzeń pracujących w parach. Jeden z nich będzie trzymał swój gadżet blisko właściciela, przechwytując sygnał kluczyka, po czym przekaże go do docelowego pojazdu. Wspólnik stojący bliżej auta odbierze sygnał, dając samochodowi do zrozumienia, że kluczyk jest w pobliżu. Gdy złodziej znajdzie się w samochodzie, proces może zostać powtórzony, dzięki czemu uruchomienie auta nie będzie stanowić problemu. Cały system można przeprogramować tak, aby reagował na nowy kluczyk. Proces ten może służyć również uzyskaniu dostępu do cennych przedmiotów znajdujących się w samochodzie. Dzięki temu złodziej może zabrać co zechce bez włączania alarmu lub rozbijania szyb. Inną formą oszukiwania w nowszych modelach jest diagnostyka. W ciągu ostatnich 10 lat samochody uzbrojono w różne technologie i oprogramowania,
które wystarczy skopiować, aby je zrozumieć i sprawić, że będą bardziej podatne na ataki. Eksperci komputerowi z łatwością opracowują urządzenia, które podłącza się do gniazda kluczyka, co uruchamia oprogramowanie pojazdu, dzięki czemu mogą zaprogramować swój własny kluczyk. Aby tego uniknąć, uważajcie, kiedy zostawiacie samochód w miejscach publicznych. Upewnijcie się, że słyszycie działanie zamków i sprawdzajcie z daleka, czy nie widzicie podejrzanych zmian w lusterkach bocznych. Kiedy idziecie spać, zawińcie kluczyki w folię aluminiową lub włóżcie ją do pudełka blokującego sygnał, aby zapobiec włamaniu się do auta. Możecie też wyłączyć kluczyk, gdy go nie używacie. Wraz z postępem technologicznym aplikacje będą stale się rozwijać. Będą nie tylko blokować i uruchamiać samochód, ale także nim sterować. Te postępowe technologie przyniosą nam nowe, zaawansowane metody dostępu do samochodów, więc zawsze należy dbać o aktualizację oprogramowania i zabezpieczyć kod dostępu czymś lepszym niż samo hasło. Złodzieje preferują starsze pojazdy, ale liczba kradzieży samochodów bez kluczyka rośnie w ekspresowym tempie. Obecnie przeważnie kradnie się auta uzbrojone w system bezkluczykowy. Złodzieje szybko odnajdują się we współczesnym świecie. Nowsze modele samochodów mają wiele zabezpieczeń, ale technologie te działają tylko przez krótki czas. Kupując nowy samochód, zawsze rozważcie wszelkie dostępne na rynku opcje zabezpieczeń. Kto wie, jak przyszłość wpłynie na bezpieczeństwo waszego inteligentnego auta. Rozważcie zakup elektronicznej niani i schowanie jej na tylnym siedzeniu. Dzięki temu będziecie mieć niedrogi system monitorowania, który ostrzeże was o nagłym włamaniu. Starsze auta zazwyczaj kradnie się przy użyciu kabli, dlatego zaopatrzcie się w wyłącznik silnika samochodu. Profesjonalista zainstaluje wam go w dowolnym miejscu w samochodzie. Dzięki temu prąd nie będzie miał dostępu do stacyjki, a złodzieje nie będą mogli odjechać. Załóżcie zdejmowaną kierownicę i zabierajcie ją ze sobą, gdy nie używacie samochodu. Złodzieje nie będą wozić ze sobą własnej zapasowej kierownicy. Niezależnie od tego, za jak utalentowanych się uważają, samochód bez kierownicy powinien ich zniechęcić. Blokada kierownicy to również świetne rozwiązanie. Zakrywa ona ją całkowicie i działa podobnie do blokady kół w starszych samochodach. Dłuższe postoje na parkingu bez kierownicy nadal mogą być ryzykowne, dlatego dobrą alternatywą będzie tu blokada koła. Choć jej montaż jest czasochłonny, jest to doskonały sposób na odstraszenie złodziei, ponieważ uniemożliwi im zwinięcie waszego auta. Biorąc pod uwagę, jak szybko przestępca musi działać, aby dostać się do samochodu i uciec, nie ma czasu na przeszukiwanie pojazdu pod kątem urządzeń śledzących. Starsze auta nie są wyposażone w tego typu technologie, ale takie urządzenia są łatwo dostępne na rynku. W samochodzie z łatwością pokryjecie urządzenie GPS. Niektóre z nich są mniejsze od telefonu. Zapewni to przewagę zarówno wam, jak i władzom, próbującym namierzyć wasz pojazd. W USA do kradzieży samochodu dochodzi średnio co 36 sekund. W pierwszej dziesiątce najbardziej popularnych łupów znajdują się Dodge Pickup, Honda CR-V, Toyota Corolla, GMC Pickup, Nissan Altima, Toyota Camry, Honda Accord, Honda Civic, Chevrolet Pickup i Ford Pickup. W 2020 roku straty spowodowane kradzieżami samochodów wyniosły ponad 7 miliardów dolarów, co było najwyższą kwotą od 10 lat. Szacuje się, że w przyszłości straty te tylko wzrosną. Biorąc pod uwagę różnorodność kradzionych samochodów, wygląda na to, że każde auto może potencjalnie znaleźć się na celowniku. A czy wasz samochód znajduje się na liście?